Hej, hej, no witam wszystkich fanów Sons of the Forest, nie tylko, mianowicie szybki breaking news, mianowicie znamy dokładną datę premiery Sons, a mianowicie wersja 1.0 wyjdzie 22 lutego przyszłego roku, czyli równo w rocznicę wyjścia wczesnego dostępu. I tutaj jest informacja z oficjalnego Twitterka End Night Games, czyli tutaj studia, które po prostu nad całym Sonsem pracuje. Generalnie z innych rzeczy, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o samą fabułę, znamy dokładnie aktora, który udziela głos Timiemu i dzięki temu również się dowiemy, że sama rola Timiego w samej fabule wzrośnie, po prostu dostanie więcej wstawek i dialogów po prostu ze strony Timiego. Więc w tym momencie no tutaj mamy kolejną dawkę informacji o tym, że jednak Timmy, pomimo tego, że był zaniedbany przez większość czasu, no w wersji 1.0 jest tutaj zapomniany i taki zaniedbany generalnie nie będzie. No i tutaj oczywiście dalsza część tutaj posta to jest oczywiście podziękowanie za współpracę i w zasadzie za pomoc przy wczesnym dostępie, za zakupy, no i generalnie tak dalej. Więc mówię, znamy dokładną datę wyjścia patcha 1.0, 22 lutego w rocznicę. No i generalnie zobaczymy, z czym to będzie siadło. Więc tutaj de facto mamy ostatnie 3 miesiące wczesnego dostępu, troszkę mniej, już w piątek kolejny patch. I w zasadzie tak to wygląda, więc sobie w piątek, w zasadzie no w nocy, z czwartku na piątek wychodzi patchek. W piątek mam wleci tradycyjne omówienie tego, co tam się pozmienia. No i w zasadzie tak to będzie wyglądało, więc w zasadzie szybkie info, tak jak to wygląda. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, do jutra, hej hej.